Katowice. Tak. Jakby muzycznie. Głównie chodzi o muzykę. I gramy muzykę. Tak. Gramy. Tak, mamy gości. To się nie dzieje. Mają dziecięcie. To się nie dzieje. Nie, właśnie to gramy. Państwo przyszli nas obejrzeć. Właśnie myślę, że fajnie byłoby powiedzieć tak trochę więcej o tym. Może warto powiedzieć o tym, że każdy z nas słucha różnej muzyki i gdzieś tam te style się łączą. Na przykład, nie wiem, to jak ja gram na perkusji, to też ma jakiś wpływ w moim odczuciu na to, jak brzmi też cała ta muzyka, nie w całości jakby. Ale ja też mam takie samo poczucie w przypadku gitary, nie? Bo gdzieś mimo, że jakby ten folk jest taką całością, to jakby też staram się wpleść czy właśnie jakąś taką partię, która jest typowo, powiedzmy, rock'n'rollowa i faktycznie we wszystkich tych tego rodzaju utworach jest słyszalne. Z kolei ja to wschodni folk rock, folk metal, czyli cała masa dobrych zespołów ze wschodu, to jest coś wspaniałego tam. Teksty, muzyka. Mi się na przykład bardzo podoba to, że właśnie, no mimo tego, że jakby też ktoś, kto nazwałby się jednym gatunkiem, być może nie zamykałby się w nim, to, że generalnie tak określamy się, że jesteśmy mieszanką dwóch gatunków, to pozwala nam na dużo więcej i daje trochę większy taki pomysł może na to, żeby inspirację skądś czerpać, tak, z troszeczkę szerszych źródeł. Tak, takie w moim odczuciu jakby, że ten nasz zespół trochę niby jest już ugruntowany w jakimś stopniu na pewien rodzaj tej muzyki, natomiast wydaje mi się, że nie jesteśmy na tyle otwarci, że możemy wyjść z czymś nowym. Nie mamy problemu ze wsadzeniem tanga na przykład w rock and rollowy numer. Nie mamy z tym problemu, zobaczycie. Albo nawet odejść nagle od brzmienia jakiegoś takiego przesterowanego gitary i wejść w ogóle i wkracza trochę reggae. Trochę mi się też wydaje, że to, bo są, nie wiem, trzeba po prostu grać to, co się czuje, moim zdaniem, na dany moment. Wydaje mi się, że za jakieś tam różnice w utworach, w klimacie ich nawet można tak patrzeć pod tym kątem na naszą ostatnią płytę. W dużej mierze wpływa to, kto przychodzi z pomysłem, od jakiego instrumentu zaczynamy wymyślanie piosenki. I czasem po prostu przez to ona zyskuje jakiś swój charakter. I też przez to, że nie ma tak, że jedna osoba komponuje wszystko i wymyśla od początku do końca, reszta przychodzi i po prostu gra, co jest zaplanowane. Jest ciekawie po prostu. No, każdy coś wnosi do wszystkich utworów. Tak. Tak. Każdy światowość tak naprawdę. Bo ja bym tak nazwała, że ten nasz zespół właśnie nie jest ani zdefiniowany jako, nie wiem, folk metal, ani do końca też folk rockiem też nie jest, nie? Co? Rock and rollem nie jest, jazzem też nie. Więc jakby ja bym powiedziała, że właśnie ta wszechstronność jakby jest bardzo ważna i myślę, że dobrze, że idziemy też w tym kierunku. Siła Zdrawicy to jest moim zdaniem koncerty na żywo. Zdrawica na żywo zachwyca. Tak, dokładnie. Jest czad, jest power, no po prostu można odpłynąć. A ja cały czas czekam na ten nasz koncert na Narodowym. Spokojnie, wszystko. Jutro. Jak na twoją facetę. Najpierw nie będziemy tam dzwonić. A jak czuj stadion? Nie będę sama. Może najpierw jedźmy w Bieszczady. Bo pan na pierwszym. Oh, nie. Oh, nie. Oh, nie. Oh, nie. Oh, nie. Oh, nie.
też w swoim czasie? Z orkiestrą symfoniczną oczywiście. Moje marzenie to by było w Szczecinie Filharmonia. Teatr szekspirowski w Gdańsku też, ja myślę. Ale w ogóle z orkiestrą. Proszę mnie, bo jest Wembley ogólnie. A w ogóle też tam dojedziemy. Ogólnie, czyli poza Polską już też myślimy. Tak. Nie każdy musi to po prostu przemyśleć tutaj na spokojnie. Powiem wam, że ja sobie tak szczerze mówiąc nie wyobrażam już nie grać z wami. To już tyle lat trwa i że już się przyjmać. Myślę, że teraz już nas płynie wszystkich ta sama krew. Dokładnie. Ile gramy lat razem? Prawie 10. Prawie 10 lat. Ja na to dziesięciolecie zmieniam oficjalnie swoje nazwisko. Marcin Janica z zespołu Dramica! Zapraszamy do oglądania nas nie tylko na koncertach, no i polecamy, żeby obejrzeć nas w internecie, bo mamy teledyski. Martyńską stronę internetową! Mamy stronę internetową, no to mamy... autor. Obserwujcie, co robi Marcin, bo robi śliczne rzeczy. Jeżeli potrzebujecie, to zrobi wam za pieniądze. Śledźcie nas, bo prężnie działamy, właśnie też w sieci. Cieszę się w ogóle, że możemy jako zespół, który tak naprawdę no, pierwszą płytę taką profesjonalną nagrał w tamtym roku, mógł ją już w ogóle wydać w sieci. I że są streamingi, że jest Spotify, że jest Deezer, tam nas można posłuchać. Dla mnie to jest, jako dla osoby, która wychowała się na kasetach magnetofonowych jeszcze, a potem na płytach CD, nie wiem, trzeba było tego szukać wszędzie, to jest super po prostu w dzisiejszych czasach naprawdę. Korzystajcie, warto też podkreślić, że tu siedzi autor naszych teledysków, świetnych teledysków. Świat zmienia się od lat, a ona taka sama, wciąż piękna płynie w dal, lecz bardziej zaniedbana, a obok szumi lat.
wiele rzeczy własnymi siłami i to też trochę jest inaczej, bo no generalnie takie powstawanie klipu to jest ekipa bardzo wielu osób, tak? Łącznie z tym, że są, nie wiem, nawet styliści czy osoby, które dbają o to, żeby dobrze wyglądać. A my się pudrujemy co. A my po prostu. Tak, po tym lesie z tymi puderniczkami. Tak, Zosie samosie. Wieszakami na gałęziach. Ale ma to swój urok oczywiście, chociaż nie ukrywam, że fajnie byłoby kiedyś, i dążymy do tego oczywiście, żeby zrobić coś jeszcze większego. No nie wiem, kiedyś zrobić taki teledysk, gdzie będziemy mieć budżet duży, gdzie będziemy mieć ekipę fajną, filmową i powoli gdzie będzie... do celu. Tak. To brzmi jak zapowiedź zrzutki, słuchajcie, na jakimś takim... Czekamy wszyscy wciąż, aż wrócą dawne. Duże dzieło. Duże, ogromne dzieło. A w ogóle najlepsze jest to, że, że tworzymy kolejne dzieło i kolejny koncept, to będzie już zupełnie coś innego, więc to jest też zajebiste. Już mamy na tą masę pomysłów? Użyłeś wszystkiego słowa, musisz to wypipać. To ja mówię. Na lepszy czas czekam na brzegu. Czekam na lepszy czas. Zdradziliśmy trochę już, że szykujemy nowy materiał. Jest już temat nawet tej płyty, która powstanie, ale nie zdradzę jaki. No, warto czekać na pewno. Na pewno część utworów tak naprawdę już gramy na koncercie. Jeden. Część, czyli jeden. Jest to jakaś część. Całości, tak. Dlatego, być może płyta będzie mieć trzy, to już w ogóle jedna trzecia. Ale na pewno tematyka będzie całkiem inna niż na poprzednich. O alimenciarze. Czemuż ty do mnie nie zajrzał, od kiedy zakichnął Bóg? Dokoła błotami pluchy, nie wyjdziesz do mnie, cóż? A ja jeszcze takie podsumowanie by się przydało w sumie. Wbijajcie na rozkład. I jakieś pomysły na podsumowanie? Myślę, że nazwa zespół zobowiązuje, a my jesteśmy prawdziwym zespołem, nie tylko muzycznym. Co to znaczy prawdziwym? No taki jak nie są takim drugi, nie? Takim zespołem z krwi. Po prostu zespołem zgranych ludzi, którzy też oprócz tego, że grają, to już mówiliśmy, to... Prywatnie jesteśmy też razem, wspieramy się, mówimy jesteśmy sobie razem. Wspieramy się. Myślę, że możemy też na sobie polegać po prostu, nie tylko muzycznie. No. Tak, no i też to, że możemy polegać na sobie w życiu prywatnym, czegoś inaczej z tego podchodzimy do grania potem, nie? I inaczej mamy do siebie cierpliwość. I dlatego też gramy tyle razem, bo... No tak. Umiemy ze sobą już żyć. Nie umiemy żyć bez siebie. Nie umiemy żyć bez siebie. Młody Jaryło zastąpił starego. Śpiewajmy i tańczmy tu dzisiaj dla niego. Pociągnę się miodem, połamy się chlebem. Usiądźmy pod rodzącym młode liście drzewem. Dziękujemy wam za uwagę. Zdrawica! Do zobaczenia w świecie. Na koncertach. Bieszczadach. Zapraszamy! Nad morzem. I na plaży. Wszędzie. Zdrawica wszędzie. Na plaży fajnie jest. Na plaży.